So it begins. Siema widzowie, jest 7:40. Ja wstaję, będę brał prysznic i co, zbieramy się na wyjazd. Jesteśmy na stacji pociągowej i znaleźliśmy coś takiego. Cały budynek wygląda jakby był zamknięty. Czujemy, jakby nie powinno nas być. I tak naprawdę jedyna rzecz, która nas upewnia, że jesteśmy we właściwym miejscu, to są działające tablice z pociągami. Dobra widzowie, jak jechaliśmy pociągiem, to się wydarzyła ciekawa sytuacja. Rafałku, może opowiesz? Ona nie była ciekawa. No i czemu musisz zamieszkać, gajda? Po prostu nie mam legitymacji przy sobie, bo zostawiłem w internecie i zapomniałem, że kupiłem bilet ulgowy na necie. No i trafiłem na jakiegoś fajera, który zamiast kupować za mały bilet, to wiesz, łokamy tej dyki. No i dobrze. Tak, właśnie w taki sposób Rafał ma uszczuplony budżet na resztę wyjazdu. Dobra widzowie, drugie kłopoty na drodze. Musimy dostać się na wylotówkę. Właśnie na fotce skrobię napis. Będziemy łapać stopa w środku miasta. Mamy nadzieję, że coś się uda złapać. Dobra widzowie, jak widzicie, homecoming. Trochę nadłożyliśmy drogi, ale już przeplanowaliśmy trasę. Mamy kolejny plan, na razie jest mocna psycha i mamy nadzieję, że tak zostanie jak najdłużej. Jest trochę barki bolą od tego plecaczka. To jest niesamowicie pechowe, że pojechaliśmy ze schabówki do wartki i powróciliśmy do chabówki z buta. No, dosłownie za tymi drzewami jest dworzec, na którym tu przyjechaliśmy, znaczy no, na którym się zatrzymał pociąg, którym tu przyjechaliśmy. Pan z drugiej strony ulicy zaczął do nas krzyczeć i nam wyjaśnił, gdzie złapiemy dobrego stopa i właśnie tam kierujemy. No zmarnowaliśmy z godziny drogi na łażenie bez celu i męczenie pleców. Ale teraz przynajmniej wiemy, gdzie mamy iść. No tak. Dobra. To do usłyszenia widzowie. Dla was to będzie sekunda, a dla nas pewnie no, z jakieś, myślę, że co najmniej 30 minut. No, ale na razie nie ma psychositting. Zobaczymy na jak długo. Ale zaraz chyba dotrzemy do naszego pierwszego miejsca łapania stopa. Zobaczcie, jakie piękne widoczki. Tylko no, fajnie by je było oglądać z jakiegoś wnętrza ciepłego samochodziku. Nie? Jak na razie, out. Zero. Passing by, zero. Widzowie, udało się Znaczy, kurczę, pieszone. Powiedzmy. Tam jest droga, do której cały ten czas szliśmy. W końcu zaczynamy pełnoprawne łapanie stopa. Dobra, my już zaczęliśmy na szczęście łapać stopa. Tam stoi Rafał, nie wiem, czy go dobrze widzicie. I łapie dla nas. Ja tutaj zostałem z naszymi rzeczami. Przyjmuję sobie na razie. No i będziemy się zmieniać. Dałem wam znać, ile nam mniej więcej zajęło łapanie stopa. Jest 12:15. Mały update'ik. Minęła godzinka, dalej łapiemy stopa na jabłonkę.
Generalnie już 3 razy nam się ktoś zatrzymał, ale okazało się, że zawraca, albo się zatrzymało tylko z psem na spacer na chwilę, albo coś w tym stylu. No i generalnie kiepsko. Kiepsko jest, ale no. Zjem sobie jakieś, które jest godzinka, no już około... O, no 13, no to sobie zjem jakiś obiadek. Napiję się herbatki. Jak akurat Rafała kolej, co pół godzinki się zmieniamy. No i miejmy nadzieję, że następnym razem już się zobaczymy w samochodzie. Dobra, złapaliśmy stopę, jest elegancko. Zajęło nam to godzinę, 10-15, coś takiego. Uwaga, uwaga! Hej! Właśnie jesteśmy w dolnym Kubinie. Podwiózł nas jakiś giga kozak totalny. Jesteśmy na jakiejś losowej galerii. Nie wiem, cokolwiek widać. W jakiejś losowej galerii, właśnie w tym dolnym Kubinie, i nie mam zielonego pojęcia, co będziemy robić dalej. Musimy sobie na pewno coś do zjeść, bo już w sumie jestem giga głodny, nie wiem jak ty. No ja też. Bo nie widzę ten parę kanapek, ale... Ja też. Ale no nie było to jakoś dużo, nie ukrywam. Mieliśmy cały dzień, już prawie 15. Już jest 15. Ale bardzo dobrze jest to, że udało nam się z tej Polski wyjechać. W końcu. Teraz... W końcu nie w tej Polsce. Nareszcie nie w tej Polsce, ale teraz już pójdzie chyba z górki. Bo będziemy jeździć po tych większych miastach i nie będziemy jechać z takiego zadupia, jakim jest kurde... Chabówka, co to w ogóle jest, nie wiem. Idziemy sobie teraz zjeść burgerki w jakimś Escobar Burgers. No, mam nadzieję, że będzie Essa. Miejsca do spania dalej nie mamy, ale coś najwyżej prześpimy gdzieś tam. Cieplej niż w Polsce jest, chociaż dalej pizga. Śniegu więcej. Śniegu więcej, ale ciepło. No, byliśmy w Lidlu, kupiliśmy sobie jakieś poki, takie czekoladzie i chipperki. No za całą wizytę daliśmy. Tak, no. Za całą wizytę daliśmy około 16 zł, czy jakieś 30 euro, coś takiego. Dobra widzowie, jesteśmy w jakiejś zarąbistej burgerowni w Słowacji. Zamówiliśmy sobie z Rafałkiem już jedzonko, jeszcze wziąłem piwko na rozgrzanie się. Ściany fajnie pomalowane, wszystko ładnie ozdobione, to wszystko pod szyldem Escobara. Dobra widzowie, tasteczek burrito w Słowacji. Proszę o pane mięsko. Zarąbista. Burgerek z jajkiem, z pesto, mięsem, serem i chyba z sałatą. To jest mięso. No właśnie, to ci mówiłem, to nie jest taki kotlecik fajny, tylko to jest takie szarpane mięsko podane i to jest bardzo fajne, bo to mi się nie rozwali teraz. Ej, to burrito. Naprawdę muszę powiedzieć, że mi się to podoba, zaraz tutaj jest czek. Tak to wygląda w środku? To jest dobre. Wiem tak na próbę, wyglądało ciekawie, ale to jest naprawdę zarobiste. A to jest gajda, burrito, picobello. My już pojedzeni, nagrzani. Ten San Escobar Burgers było gigaczadowe. Widzisz? Oceniam 9 na 10. Teraz ja wybieram i sadziemy. I co? Teraz idziemy obczaić taki zabytkowy most. A właśnie, jeszcze cenowo, no to za takiego burgerka, jak widzieliście, i za piwko i burrito wyszło 20 euro, tam chyba bez 10 centów czy coś takiego. Więc no na polskie to będzie koło 100. Jesteśmy na moście, jakimś starodawnym, zrobionym z beli. Wygląda epicko. Piękne miejsce, z pięknym widokiem na całe miasto. Zatrzymaliśmy... Zatrzymaliśmy parę spraw poza kamerą i ogarnęliśmy sobie nocleg w jakiejś wsi, której nazwy nie jestem w stanie powiedzieć. I mamy 8 km. Co? I mamy do niej 8 km. Właśnie sobie do niej truptamy z bucika, ale na moim plecaku jest stelaż. I mamy do niego wszczepioną nazwę miejscowości i może ktoś z nas zgarnie po drodze. A co ty mówisz, Rafał?
Malarska dubowa, tak się nazywa. Właśnie. Za nosek nam wyszło jakieś 35 euro, czyli coś koło 8 dych za osobę. A przynajmniej tak nam się wydaje, bo pana ciężko było zrozumieć przez telefon. Ale generalnie, czyli tak, czyli mniej więcej na koniec dnia z wydatków, to nie licząc mandatowego, znaczy Rafałowego mandatu, to wychodzi nam jakieś, no 160 zł bym powiedział, 150, coś takiego. Dużo, no ale to jest dopiero pierwszy dzień, to najcięższy, nie? Najcięższy, no bo dzisiaj nie mieliśmy noclegu jako jedyny ze wszystkich dni, więc w następnym dniach... No jakby bez noclegu nam wyszło około 6 dych, więc... Nagi gajasz. No. Wypłata waiting room. Tak. Jak Gejda oceniasz starania? Git. Na razie jest psycha. Psycha jest... Dostać się do tego hotelu i będzie łatwy spa, fajny spa i przyjemny. Idziemy tam, droga się nie kończy. Dobra widzowie, udało nam się złapać stopa. Nie nagrywaliśmy niestety, wyniknął przykry incydent dla Rafała znowu. Ale to zaraz Rafał o tym opowie. Generalnie mamy zarąbisty pokoik za 17 euro od osoby, 34 w sumie. Prywatna łazieneczka, elegancko. Lustro zarąbiste, prysznic, na pewno skorzystamy. Toaletka elegancka. Szafę mamy otwieraną całą. Jak na 80... Czekaj, ile to wychodzi? No 85 zł od osoby? To fajnie, naprawdę elegancko. Z szafeczką mamy, nawet jest mini lodóweczka i co najważniejsze czajnik. To jest w ogóle trzyosobowy pokój. Właśnie, to jest trzyosobowy pokój, bo mamy podwójne łóżko i pojedyncze łóżko. Jakbyśmy kogoś wzięli w pakiecie, to byśmy... No tak. Ale nawet, no są nawet trzy kufle. Ale no. Pozwolę Rafałowi spać dzisiaj na podwójnym, niech sobie wynagrodzi cały nie, dzień. Nie, ja tam chcę spać, dzisiejszy. Pojedynczym. A, no to dobra, spoko. Dobra. Tu jest nasz szczęśliwy znak. I nawiązując do tego, co był wcześniej Gejda o opowiadaniu, to mieliśmy w sumie dość sporo farta, bo dosłownie mieliśmy się już zbierać. Gejda nawet założył plecak, nie? No, mieliśmy się już zbierać. I manna z nieba przyjechał jakiś giga kozacki Czech i nas po prostu podwiózł pod sam pensjonat. Tylko szkoda, że podczas siadania odczepił mi się z torby śpiwo. No i śpiwo został na stacji, więc straty są ogromne. Dzisiejszy dzień to nocleg, mandat i piwo. Super. Dobra widzowie, tak właśnie się prezentuje moja kolacyjka dzisiaj. Herbatka w metalowym kubeczku. Kanapeczka z chleba tostowego i konserwy. No i kabanosiki. Jest elegancko. Humorgituwa. Rafał grzebie w grzejniku. No i jest kozacko, jutro będzie jeszcze lepiej. Zaraz połączę te dwie ślicznotki i razem trafią do mojego brzuszka. Dobra widzowie. Test smaku gulaszu angielskiego z dżemem z truskawek. Dobra. Mówię takie 7,5 na 10. 22:55. My już umyci z Rafałkiem. Pojedziemy się do spania. Nastawiamy budziki na 8 rano. Jemy śniadanko, robimy herbatę i ruszamy do Żyliny. No, to dobranoc widzowie.